Dobra. Ach, zwykły dzień w naszym nowym domku. Dobrodziej postanowił zbudować mały domek, taki przytulny, miły. No właśnie on, jak widzicie... Dobrodziej jest... się tak upił, że nawet nie odróżniał, co wybudował. Tak, generalnie Dobrodziej znowu się napierdoli. Mówiłem mu, mały przytulny domek na wzgórzu. Co nie? Dobrodziej, czy to wygląda ci na mały przytulny domek? No a nie? Jak nie, jak tak? Ej, generalnie usiadła mi ten, jaskółka usiadła mi na rękach. Dobrodziej mówi, że to znak zadymki. Zaraz będzie ustawka. Zaraz będzie podobno jakaś ustawka. Grupa najgroźniejszych kanibali zbliża się w te rejony. To znaczy tylko jedno. Ej, co ty już nie używasz piły? Jak na biedaka? A no, w sumie. No. W sumie, no dobra, daję tutaj. Dobra, ej, dawaj mnie tu więcej. Siły. Co zrobić, jak się sanki przewrócą? Chwycie, się wrócą do normalnej pozycji. Przestraszyłem się. Ej, dobra, jest taki plan, żeby zrobić rolkę, która będzie transportować tam kłody z daleka, tak więc zrobimy. No, tak zrobimy, tak zrobimy. Tak więc dobrodzieju. Jest dużo drzew. No, weź ten. Weź ten. Już to ogarniać? Tak, idziemy to ogarnąć, ziom. Dobra. Ty rolkę transportują te drzewa, więc weź. Lecimy robić tę rolkę. Już czuję no. Hejcące komentarze w tym odcinku, że nic nie słychać, tylko piłę łańcuchową. Jak no, tam tu jeszcze... To uszy, wszystko słychać. No. No, dobra, kurde. Tylko kolejny zestaw tych drewna dostarczy, w sensie kłodów. Ale żeśmy ci... małą bazę zbudowali. A, malutka baza, taka no. Dla biedaków. Niczym hobo, who life. Hobo last life. No. Ej, tu jest sobie dużo drzew. O, grzyby, nice. Ej, kurde, gdzie jest ten? O, tu jest, dobra. Dobra. No, powiem ci... No, zaczyna przypominać bazę. Pomału zaczyna wyglądać. Tylko znowu te rąbane sarny. Trzeba je upolować. Kurde, ja nie umiem w nie rzucać. Ziom, weź się ogarnij te sarny. Ej, gorzej. No. Dobra, dobrodzieju, gdzie tam polazłeś? No tutaj szukam, gdzie by najlepiej tą tyrolkę transportującą drewno wybudować. Dobra, ja ci zaraz powiem, weź tu, dobra. Tu zostawisz taki ślad drzewny, a ja ci pójdę gdzie tą tyrolkę zaraz tego. Ej, zimno mi jest mego chyba, czy nie? No, no trochę, trochę mrozi tutaj. Dobra, ja ci po... O, tam jest takie fajne wzgórze, po lewo. Tutaj? No. Ale tu wystarczająco drzew, myślisz? Bo no takie kurde. Wiesz, trzeba gdzieś, że będzie... No, tak w piździe jest dużo tych drzew, nie? No. Tutaj, myślisz? Tak? I tutaj tak siu, będą zjadł siu. Tak? Jest dużo tu drzew, jak myślisz? No, no chyba starczy, nie? Jak dobra, to wszystko rób tutaj... tą tyrolkę. Dobra. Dobra, buduję. To tyrolka. Jest ten zwykły, tak? A co to jest ten na przykład taki crane jest jeszcze? Crane, no to jest winda, to w górę, nie? Transportujesz. Jakbyś piętra budował, no to w górę tak ale ten. Ale beka, to da się crane'a takiego zrobić? No cyk. Dobra. Myk! O, grzyby, zjem sobie. Dobra, rób ty rolkę, ja tu... czy ja wiem, czy tak piździ? Nie jest tak źle w sumie. Mogło być gorzej. Tak jak sobie pomyślę. Ale się ściemnieć zaczyna, co nie? No. No, ej ziom, może pójdziemy? Tak, tu będzie dobre miejsce. Myślisz tak, o? No, chyba będzie spoko. Będziemy tak zrzucać te kłody chyba w dół. No, tak będą latać. No i będą spadać tutaj idealnie. No, mi się wydaje. Idealnie. Kurde, znowu tych lin tak dużo, najgorzej. Ile tu potrzebujemy? Sznurków? O kurde, ale się tych sznurków tego... Poczekaj, ja ile w ogóle... tam sznurków jest potrzeba? Tak sobie myślę. 16. Z czego się sznurki robiło? Przypomnij. Ze szmatek. Ale tylko my już w ogóle szmatek nie mamy, no. Także kurde, nie wiem czy... Nie wiem, czy jesteś gotowy, ale będę musiał cię zabrać na wyprawę do jaskini pełnej szmatek. Ale nie będzie to łatwa wyprawa. Sam jesteś, o, nie będzie łatwa wyprawa. Nie będzie łatwa wyprawa, to u ciebie w domu. Na co dzień nie jest u ciebie łatwa wyprawa. No. Ej, chodźcie może zdrzemniemy, żeby jakoś tak jaśniej było się. Dobra, no bo ten ciemno no. Jest to. A w ogóle trzeba jakieś patyki, żeby ognisko dokończyć, żeby nam ciepło było w nocy, kurde. No weź te patyki, kurde, jak biedak. No szukam właśnie. Ja idę już spać, co nie? Ty, ale tu ładnie tego drzewa, żeśmy no. Marnujemy. Tula się, kula się wszędzie.
Weź, zostaw te drzewo w spokoju, weź patyki, co nie? No to czekaj, bo tutaj to się zmarnuje, prześpimy się i kanibale nam pokradną i dopiero będzie. Dobra, dawaj, dawaj. Rzucaj! Dobra. No. Kurde, o, tu jest jeden patyk. Weź, jeszcze dwa patyki są potrzebne. Kurde, dwa ja głodny jestem, znowu nic nie jadłem. Jak ty głodomor jesteś po prostu, no tylko wiem. Byś jadł i jadł. No a co o, ty myślisz? Tutaj jest, dobra. Muszę te ręce w końcu ten roztegować, co nie w ognisku. Kurde, nie, no ja ci idę pomóc, bo widzę, że nigdy... Dobra, mam tych patyków. Masz te patyki? Tak, mam. To chodź zaraz tu, biedaku. Chodź tu, mój biedaczku. Chodź tu, bierz te patyki. Idę. Bo jakiś, nie wiem, zziajany jestem. Bierz te kłody, tam rzucaj do tego. No, ale bierz te patyki, weź, wyteguj. Kurde, już biorę. Myk. No. O, już nic nie ma? No dobrze. No dobra. Dobrodzieju, chodź do bazy. Już idę. No. Dobra, jestem tuż za tobą. Dawaj tu. Dawaj tu te patyki. O, zaraz się ogrzejemy. Co? Dobra, no. Teraz no, ja myk. Rozpalę. Dawaj, o. I dzisiaj zrobimy rękę. Idealnie. I jeszcze jedną. Niech stracę. Dwie nogi. Na dobrą przekąskę. O, to co? No to do spania, ale zobacz jaki my mamy widoki. Ej, to jutro będą gotowe chyba, to idziemy spać, dawaj. Dobra, no jutro to będą noga. Jutro noga będzie gotowa. A, wiadomo. Ach, obudziłem się. A przekąska jeszcze nie gotowa? Jaka bieda. Co? No, to jakiś, nie wiem, odporne na ogień mięso, nie? Długo dobra. Się piecze dzisiaj. O jest. Też mogę zjeść. Ja dobra, zjem sobie, ja sobie też zjem. Idealna. O, pięknie. Ale w sumie jeszcze bym coś zjadł, to jeszcze dołożę. O, ja też tak, kurde. A ja jednego kotleta, myk. No właśnie, ja też kotleta dołożyłem sobie jednego. Ale ale pizga, co nie? Łe, skisło mi mięso w plecaku, ale lipa. Chuj. Tak to jest, kiedy nie umiesz, nie szanujesz mięsa. Ajajaj, najgorzej. No dobra, to dzisiaj mówisz, że to wyprawa po szmatki? No trzeba, bo tych lin nigdy nie zrobimy do tej tyrolki. Kurde, dawaj mnie tutaj. O, mięsko. Na szczęście no jesteśmy w miarę blisko tej jaskini, ale w środku tej jaskini czeka na nas wiele niebezpieczeństw. Sam jesteście bezpieczeństwem, za mną, wiem pewnie o którym. Za mną, dobra. To jest na pewno w tych górach, co nie? W jakich górach? Tutaj jest ta jaskinia? Nie. Jest tam jaskinia, chodź. A, jest, dobra. Chodź, chodź. Dobra, idę. Chodź. Teraz musi być ta jaskinia. Na pewno. Mówisz? Na 10% szans. Na 100% 10% szans. No, chodź. Trochę pizzi. Hej. To jeszcze ZT, że... bo tu z tego polecą patyki. Z takich chudziutkich drzew lecą patyki. Takich chudziutkich. Dobre, jaskinie dużo patyki, chodź. Na bank w tamtych górach skalistych są patyki. Znaczy te, szmatki. Jak poleciał tam chodź, w lasy. Tu widzisz tutaj, o widzisz ten kanion? To jest jaskinia. O, to nie jest jaskinie, żeś znalazł. Poczekaj, tam jest jakiś przesmyk, tam musi być jaskinia. Nas 10. Sam procent. Jesteś przesmyk. Chodź tu dobrodzieje, bo widzę. O, grzyby. O, grzyby, nice. Dobra, tu chyba. A może jest? A może nie. Ale znalazłem patyk. Czekaj, pokaż. Coś ty tu znalazł, pokaż mi to. Energy drinka. Chodź. Nie, o, żartowałem z tym, tutaj, za mną. Znajdę ci teraz jaskinię taką, że się zesrasz. Wiesz, nie, Blali. Ty. Ja no... O, nie mogę, ty, ale jaja. Łe. Nie można się wspinać? Ej, oszukali mnie. Reklamację składam z tego, myślałem, że mogę się tam wspiąć. O, tu jest jaskinia. Albo gdzieś, nie. Gdzieś ty tam, a, to tu. To tylko kamień, było blisko. Ale mnie oszukali. Ej, bo mnie zimno jest! Kurde, mówiłem ci więcej sarnów upoluj. Nie, bo po co? Najgorzej, no. Po co więcej sarnów upolować, co nie? Po co? Mi też jest zimno w sumie trochę. Ej, za tobą jest sarna, a ty znowu celujesz w kulika. Patrz, sarna, tu jest sarna. Nie no, muszę się zająć. Muszę się zająć polowaniem, bo kurde, tak nie będzie, kurde. Dobra, tutaj ten, no. Ej, no tu już jest ciepło, dobra, spoko. No ale te króliki są za szybkie. O, tam jest. Tu i tu. Ty masz tą po lewej bierz. Dobra. Ej, powiedz mi, ten palec wskazujący to jest tam, gdzie celuje, czy coś? Wiesz, no właśnie tak, nie do końca, tak. A! Jest, ja trafiłem. Ja trochę za wysoko, czyli muszę trochę niżej chyba celować, tak mi się wydaje. Dobra. Teraz będę wiedział już. Tam jeszcze jest druga, to ją upoluję. Nie ruszaj się. Sarno, kurde, stój! Stój. Tam gdzieś jeszcze pobiegła jeszcze jedna, widziałem tutaj gdzieś była ta sarna. Jak blisko, kurde! Haha, i gorzej. Zaraz się zabiję, kurde, sarno.
Jest! Dałeś radę? Nice! Z jednego metra. Trafiona, zatopiona. No. No to i mięso. Dobra, szybko zakładam. Załóż. Dobra, teraz jest już mi troszeczkę cieplej. Niedługo będę zimnoodporny. Będziemy mogli zwiedzać te rejony i pójść w góry. Pięknie. No. Dobra, ziom, robimy wyprawę w góry. Tam na pewno będą szlaki. O, jakie lazurowe jezioro znalazłem. Chodź, zobacz. Już do ciebie idę, dobrodzieju. Czarna w ogóle jest. Kurde. Aj! Nie trafiłem. O kurde, ale pięknie tu. Ładna miejscówka, nie? Dobra, ja ją poluję. Patrz i ucz się, jak to robi ekspert. Tylko poczekaj, musi się zatrzymać. Łobuz jeden. Gdzie ona tam uciekła? Ej, teleportowała się. Najgorzej. A, tam gadasz. Myk. A, mamy to. Ty, ale ładna tutaj jest woda, nie ma co. Ej, czyste, nie jest krystaliczne. Nie jest chyba tak zimno. Chodź tutaj głębiej. Już idę, ej, już idę. Chodź tu głębiej. Już idę, czekaj. Myk. O. A jak tu jest ładnie, a ty chciałeś w jakiejś takiej ruinie mieszkać. W ruinie. Gdzie, o, zobacz, coś ty tam znalazł. Patrz jak tu przytulnie jest generalnie. Chodź, tu jest jakiś ten, zagłębie. Chodź, zagłębie, chodź, sam jesteś zagłębie. Chodź, dobrodzieju, sprawdzimy co tu jest. Co tu znalazłeś? O. Ej, jak wejść na ten szczyt góry, da się? O, musi, na pewno jest jakieś wejście, kurde. Ej, co, to nie da się wspinać za pomocą tego? Nie da się wspinać, naprawdę? Myk. To się robi. No właśnie, nie wiem, szukali nas. Myślałem, że się da, a się nie da. Kurde, bo ja chciałem się wspiąć na szczyt tej góry, co nie? Tak sobie myślałem generalnie, ale kurde, Lipton taki trochę. Chyba gra tego nie przewiduje. No to nieźle. Kurde, na Mount Everest chciałem się wspiąć. Jak prawdziwy wojownik. I co? I smutek teraz. Alpinista, leśnik. Ej, zarazem jakieś wejście. Chodź, zarazem wejść na górę. Tylko trochę zimno tu. Boże, jak tu mruł pizga. Nie, trzeba więcej sarnów znaleźć. Jeśli tutaj w las. Ej, no zimno tutaj strasznie. A tutaj? Ej, to chodź, może, bo więcej sarnów może chodź. Dobra, chodź. Damy radę. Zamarzniemy. Ale tutaj nie wiem, czy są sarny, szczerze mówiąc. Na pewno, tu są takie górskie sarny. Jestem tego pewien. Albo niedźwiedzie polarne, w takich miejscach powinno być niedźwiedzie polarne. No. Ej, to droga prowadzi jakby do jakiejś legendarnej jaskini, idziemy to zbadać? No, coś mi się wydaje. Kurde. No to nieźle. Chodź, Mount Everest już blisko dawaj, jest. Dawaj, dawaj, tam bardziej jeszcze na górę chyba da się wejść, nie? No. Ło, jakie tutaj... Nie no, elegancko. Ej, blokady jakaś widzisz, niewidzialne. Ej, to jest jakaś blokada chyba. Ty, ściana jakieś. Ale beka. Ej, nie, da radę. Czekaj. No. Chyba się nie da. O kurde. O nie. No, wysoko byliśmy, ale kurde. Ale mi smutno się zrobiło od razu. Czemu tu nie można wejść? Jak no nie wiem, o szkali nas. Alpinistę przystało. Ale te widoki niczego sobie, ale chciałem jeszcze wyżej tam wbić. Dobra, chodź tędy zejdziemy. Tu jest jakieś takie luźne zejście. A? Ty, jakiś namiot tam jest. Widzisz? Gdzie widzisz namiot? Znowu masz przewidzenie. No na dole, zobacz. Zobacz tu na dole. Ej, widzisz? Jakiś namiot. Coś tam leży. I jakiś golas tam na jak leży. No. Idziemy go zbadać? Jak tam się schodzi? Czekaj. Nie wiem. Tędy jest bezpiecznie? O! Dobra, udało się. Halo, proszę pana. Dobra, co to jest? Batona i Fantę miał. Ej, tu będziemy mieszkać. Po co budować bazę? Idealnie, aż sobie grę zapiszę. Tu niczego nie ma. Jak to nie ma? Jest nasz przyjaciel, Mariusz. No i jest elegancko, no. Tu niczego nie ma, dobrodzieju. Nie ma tu żadnej jaskini, oszukano nas. Zaraz. Ta dolina coś mi przypomina. No nie wiem. Chyba jakieś prześwity z poprzedniego życia mam. Dobra, chodź tutaj, zejdziemy niżej. O kurde, dobra, chodź. Nie zabij się tam. Tyk. Napiję się chociaż pysznej wody. No, od razu lepiej. Ładna miejscówka tutaj, nie? Jakiś... Nawet ładna. No, ale mamy lepszy domek. Mówisz, że lepszą? No, tutaj ktoś mega bazę by wybudował. Coś na pewno byś wybudował ktoś mega bazę, ale
Nie, no dupa, kurde, tu nie ma żadnych jaskiń, ziom. Jesteśmy gdzieś ten. No, gdzieś możemy już iść do jaskini szpadkowej, czy jeszcze szukamy dalej? No dobra, prowadź, ale tylko jeszcze sarno próbuję jedno. Dobra, no to dawaj. Nie, tak blisko, no nie wierzę, jak to się mogło nie udać. Dobra, to z pół metra. Kurde, też się trafiłem. Jak to wyglądało? Dobra, to teraz cię trafię. Umiera, jest trafiona, nice. Zatopiona. Idealnie. No. Jak nowa skórka. Idealnie. Dobra, ziom, gdzie ty jesteś w Budasie? Znaczy, no tutaj, w dół lecę, w dół. A, okej, okay, dobra. Brudasie. Jakie tam Brudasie? Byłem się przecież, czwartek to jest mój dzień prysznicu. Dobra, dobrodzieju, prowadź do tej swojej jaskini. Dobra, dobra, dawaj. Żeś sobie wymyślił, kurde. Ty się tam przygotuj mentalnie, bo tam nie będzie lekko. Lekko nie będzie tam. Wiesz. No ja też lekko. Nie masz wieczorem. Kiedy wracamy do łóżka. Bo. Ale się zmęczyłem. Ale nie obijaj się, tam w tyle zostajesz. O, grzyby, elegancko. Myk. O, trujące, B. Muchomora zjadłeś? No, tak niechcący, no. Ej, niechcący. Krzyk rozpaczy, słyszałem. Krzyk rozpaczy? Tam jest coś, krzyk rozpaczy. Dobra, tutaj. Dobra, gdzie masz tą jaskinię? No zaraz, tu już będzie, czekaj, zbieraj te fanty, bo to potrzebne jest nam. I tu walizeczki. Kamieni też tam zbieram trochę. Czemu nie mogę tego otworzyć? O. Pięknie. Idealnie. Coś zjadłem i chyba się zatrułem. Polas. Ty no zgubiłem się. A, tu jesteś, a dobra. Ej, moment, to nie ma tu, ej, tu jest nasza pierwsza baza, ziom. No tutaj właśnie żeśmy. Je... A! Co to było? Krokodyl podziemny chyba. Ach, tu jest, zobacz, tam jest Bogdan. Nie. Ej, zobacz, to jest nasza pierwsza baza, ale no. Miło. Wróciliśmy tu. Nasza pierwsza, na stare świeci. Mam wrażenie, że ta mapa wcale nie jest taka duża generalnie. Nie, no da się ogarnąć, da się ogarnąć. No. Dobra, kurde, dobra, jesteśmy bardzo blisko tej jaskini. Ej, czy to nie jest przypadkiem ta jaskinia, do której ja chciałem pójść na początku, w obuzie? Wcale nie. To jak zwykle prowadzisz do tej samej... A mówiłem ci, zwiedźmy tę jaskinię. Nie, ja mam... Ej, no tutaj drewno leży. Ej, to ja od razu wybuduję... Idź tam do jaskini. Idź tam do jaskini. Ja tu wybuduję ten ogródek, żeby nam dwójki... Kurde, chodź do jaskini. Nie będziemy chodzić do żadnych jaskiń w końcu, co nie? No bo nie byłeś gotowy jeszcze. Musiałeś spędzić ze mną noc w domku na drzewie, aby być gotowym. Tak myślałem, że to jest pogrzebany. No. Ej, dawaj hajs, biedaki. Hajs dawać, powiedziałem, no. O, pięknie. Pieniądze spadają z nieba. Kurde. Dobra, idealnie, idę. Już tam do ciebie idę. No kurde, to za Bogdan. Jakby jakieś skały spadały z nieba tutaj, tak jak patrzę, co nie? O, no. Rzucajcie mi hajs, biedaki. Hajs, no. Dobrze, że tacy bogaci byli ci wszyscy mieszkańcy tego samolotu, co nie? No, najlepiej, to jakiś ekskluzywny był ten samolot, dobra. Idę do ciebie, już idę. Ale znalazłem całkiem sporo pasażerów, powiem ci, dobrodzieju. Mówisz? No. Jak się mają? No, wiszą. Kurde, ale nawet na powierzchni słychać, jak tam ich tniesz. No cóż, głośne jest cięcie. O, tutaj kurde, dobra, włażę. O, coś tam, wpis w dzienniku, to mnie mało obchodzi. No, piękną jaskinię tu znalazłeś, piękną. Te blady, jak tam nie oszczędza, widzę tych. No cóż, hajs to nie? Musimy być bogaci w tej grze. Chodź tutaj. Dobra, chodź, pozwiedzamy trochę dalej, dobrodzieje. Później się nimi pobawić. No, śmiało. No i widzisz, kurde, ty nie chciałeś tu iść, a zobacz, jakie tu piękne miejsce jest. Jaskinia to jaskinia, trzeba spenetrować, co nie? Nie chcę nic mówić, ale plecy. Boże, czy plecy? No. Co tam się dzieje, dobrodzieju? Boję się zejść. Weź do góry lepiej, weź lepiej do góry i spójrz na dół. Poczekaj, zaraz spojrzę. Zaczekaj sekundkę. O kurde, dobra, nie, ja mam pomysł, rzucę im na początku flarę im rzucę, żeby ich oświetlić trochę. Macie flarę. To jest flara z niewagi, a teraz rzucę im bombę. Poczekaj, ja im rzucę, dobra? I akrakadabra! Patrz teraz. Ole jebło! Teraz tamtego załatwię.
O kurde, nie trafiłem. Tam jest taki duży mój. No tak, tego patrz dużego trzeba wykończyć. Patrz na to. Gdzie on jest? Nie widzę go. A, tutaj. Dobra, poczekaj. Dobra, zaraz wrzucę. Chyba... No trochę nie trafiłem, bo się ukrył pod nami. Chyba... O, gdzie jest pana, o nie! Blady nie! Właśnie do góry, wariacie! Nie wejdę! Zabiję mnie! Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Albo... Dobra, udało ci się. No, ale wariat jestem, co nie? Kurde, niezły jesteś ryzykant. No bo ja tak jestem, co nie? Mama mnie uczyła, żeby ryzykować dzisiaj, co nie? O, tam jeden, teraz pójdzie idealnie. Bang! Się, ja też ole walło! Dobra. Czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Boję się, no, dawaj. Ale poczekaj, bo boję się, że się poślizgnę, co nie? O, teraz będzie, patrz, tak. Poszło? Bang! Bang, ale go na kawałki! Tak to się robi, zwycięstwo! Dobra, schodzimy tam na, chyba już jest bezpiecznie, mi się wydaje. Chyba tak. Myk. Ej, musimy zbudować więcej kościcego pancerza, mi się wydaje, coś tak. Tak. No, ale właśnie szmatek jest potrzebny, ale też pamiętaj, że szmatki potrzebujemy na liny, nie? Kurde, to same problemy w tym deforeście, co nie? Ale żeś grę wybrał skomplikowaną. Kurde, no sorry. Ej, ale to wszystko możemy spalić, czy nie? Co spalić? Te ci rozczłonkowane rzeczy. Nie, właśnie tego nawet podnieść nie można, to zniknie zaraz, niestety. Czemu ja mam taką... Myk. O. Ty, a tu już ktoś rozwalił. No to nieźle. O. Nie, tylko uważaj, nie spadnij tam, bo to jest tak głęboko, że szkoda gadać. Tak głęboko, że o kurde. No, dobra. Czekaj, szmatki znajdują się tutaj, zbiorowisko szmatek. No dobra, pokaż mi te szmaciory. Dobra. I w ogóle tutaj też jest rakieta tenisowa, wiesz, że jest taka broń jak rakieta tenisowa? Nie no, to sam jesteś broń, to jest po prostu rakieta tenisowa. Nie no, można rakietą tenisową uderzać. Ej, znalazłem część robota, ale o, co ty, gdzie znalazłeś no, to? No tutaj, tam leżała, tutaj, za kamieniem tutaj. O. No. O kurde, no to nieźle. Dobra, tędy. A co tu jest? Poczekaj, tutaj chyba jest? Ślepy zaułek, nie? Nic tam nie ma. Chyba tak. Dobra, chyba. Tutaj, tu idziemy, chyba. Tu będą znowu wściekłe płody. Wściekłe płody to mój chleb powszedni. Zjadam je na śniadanie. Poczekaj, muszę baterię wymienić w latarce, bo się skończywszy. Spoko, spoko. O, tutaj. No, od razu lepiej. Oryżada? Co? O nie, dobra. Tylko nie płody! Ach, dobra, udało się. Na no, obra, dobra. Mało. Ej, to może się czegoś napić. Może no. I krwi. Ej, da i się teraz. Co ty przestań jeść te płody, wariacie? Fuj. Zjadłem trochę. No, i teraz rozwalasz te skrzynki, a w skrzynkach pełno szmatek! Tak jak w domu. No, to ja rozumiem. Myk. Szmatkowe imperium. Dobrze. Myk. No, dziś odcinek będzie się nazywać, gdzie ta szmata? Dawaj szmatę! No. Oj, tutaj liny też są, nice, idealnie, jakiś dynamit, świetnie. Klary też wezmę, a co, najlepiej. Ej, to co, idziemy po TT? Idziemy po rakietę tenisową? Ziom. Już tu jesteśmy? Oczywiście, że idziemy. No, są pewnie. Rzeczy ważne i ważniejsze. Wiedziałem, akurat, że się skusisz. Akurat rakieta tenisowa jest najważniejszą rzeczą, ale pozwól, że ja będę prowadzić dobrodzieję. Dobra. Bo tak się składa, że ja doskonale wiem, gdzie jest rakieta tenisowa. Tak mówisz? No to dobrze. No. Rakieta... Ej, ile masz szmatek? Ile nazbierałeś szmatek, tak z ciekawości? 37. A ja 52. Ha! Mam 4 liny też, tutaj liny są. No, też mam 4 liny, a już nie mogę podnieść. Po pierwsze, weź czakan i idziemy czakan. Weź ten czakan. Kurde, jak się wbijało. O, tak się wbijało i za mną. O, myk! Składa, że doskonale wiem, gdzie te liny są, ukrywają się. Dobrze. Liny, tak też. Jak już zwiedzać jaskinie, myk. To z jebnięciem. To z mocnym pierdalnięciem. Tak, dokładnie. Ej, znalazłem jakieś zdjęcie ładne. O, ładne zdjęcie, pokaż. Ej, to fotografia jakiejś piwnicy. Brzydkie. Brzydkie. Paskudne. Chodźmy tutaj teraz, chodź dobra. Ja cię już tutaj wyszkolę cię. A muszę, dawaj. Napiłem się co ty ze ściany wodę pijesz? No właśnie. Ty niezły wariat no, jesteś. To ze wszystkiego już wody się nauczył pić po prostu. Z płodów, ze ściany. No, teraz on wszędzie widzi wodę. No nieźle.
A mówiłem, nie jedz tych grzybów, to nie słuchał. Teraz ma taką fazę, że wodę ze ściany spija. No, tak już jestem, co nie? Ej, ej, puszczaj tego, puść, puść mu buzię, no. O, dobra. Ej, ładnie tu nawet, co nie? Mówisz? Nawet ładnie. Ale to jeszcze nie tędy. Ziom, kieruj się moimi wskazówkami, a daleko zajdziesz. Tędy. Chodź, chodź, chodź tutaj. Dobra, dobra, już idę, już idę, już idę. Ej, patrz co tu zrobi, ukrzyżowano tych gnojów. Bloody, co? Przed tobą. Co przede mną? Przed tobą. Co tu jest? O kurde, to biegnie. Tutaj. Pomocy! Dobra. Ej, dobra, proszę, to ma cyki! I to jest taką odszłego trzcza. Uwagaj! Uważaj! Dobra, dzień szybko reaguj! Dobra. Zatańczymy maleńka, jak za dawnych lat. Jakie to jest przekołzacje, znaczy jakieś przerażające. Weź to jebni! Bęk! O nie, do wody wskoczyło. Dobra. Dobrodzieju, weź coś trup, bo to jest przerażające. O kurde, ale żebym rzucił mołotowem, nie ma co. Wow! Co tu się dzieje? Dobra, leci, 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 leci. O kurde, Ajajaj! I znowu zgasło! Dobra, dobra. Trzeba podpisać te twoje umiejętności. Spoko, 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 spoko. Dawaj tutaj. Teraz zatańczymy! Jazda! Dobra, dobra, chodź, 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 chodź. Ja nie mam aż tyle pancerza, co ty chyba. Damy radę, damy radę. O. Ja tutaj z nią zatańczę. Biegają wszędzie. I myk. Bum. Rozwaliłem. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Wszystko. Pokaż im, gdzie raki zimują. Bum. O, ale dostałem. Dawaj. Zniszczysz tego gnoja! Jeszcze jedną potrzebuję ja chyba. Ja też bym użył, ale tu kulasy wszędzie biegają. Spoko. Bum! Na kawałeczki! Dobra, kulasy tu są wszędzie. Dobra, golasy już tam jest straszne. No, idealnie. Dobra. Nasz główny wróg pokonany. Dobra. Pięknie. Ale walka! Od razu się człowiek czuje. O, dawaj, chodź tu ty! No, uciekaj, uciekaj, całe życie uciekasz! No, Lali, zobacz co tu mamy. Co tu mamy? Rakieta tenisowa. Wynoś się stąd ty! Nie pozwal tutaj! Ja tu pokazuję rakietę tej. Wynocha! Teraz sobie myślę, że to jest rakieta. W którym miejscu jest? O, jest. No. Dobra. Jest rakieta. Nareszcie będę mógł używać piłki rakietą? No w sumie nie, ale możesz kanibali obkładać to. Weź rakietę, ja rzucę do ciebie piłkę, ty ją odbijesz, dobra? No dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. No weź tą rakietę, ja ci rzucę piłkę. Czekaj, już bierę, już bierę. Dobra. Rakietę masz wziąć. Ty, a ja nie podniosłem tej rakiety, co? Gdzie ona jest? Bo tam za kataną, po lewej. Ej. Ja, czemu ja nie widzę tej rakiety, jestem ślepy? Może ją wziąłeś? Właśnie nie. Kurde, dobra, co jest? Dawaj, to ja chodzę. Ej, ale nie mam jej. Co jest? Pokaż mi, gdzie była ta rakieta. Tutaj, tu. Ue, to tylko jedna była, ale oszukaństwo. Dobra, no dobra, trudno. W takim razie, ja dobra, no masz. Dobra, dawaj, gotowy? Dawaj, gotowy? No. Myk! O dobra, nie, źle. Jeszcze raz, bo musimy pocisnąć trochę. Dobra. Dawaj, postaraj się celniej trochę, dobra? Dobra. Tak, myk! Kurde, no nie wyszło. Jeszcze czekaj, raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. W końcu się uda. Trochę wyżej dawaj. Myk! A! O, blisko było! Kurde, no, blisko było. Ale jakby, kurde, tak ciężko. Dobra, dawaj jeszcze raz. Dawaj. No dawaj teraz. Myk! O! Ej, to powinienem odbić, popsute. Nie wiem, jakiś deweloperzy powinni na tym popracować. Myk! Dobra, już koniec, poddaję się. Starczy tego. Ej, dobra, zróbmy to ognisko, bo musimy spalić te... Ja potrzebuję więcej kości, trzeba spalić to. Masz trochę patyczków, żeby ognisko tu zrobić? No chyba mam, czekaj, już rozbijam. Cyk. Ognicho, cyk. Jak chcę. No dobra, masz farta. Dobra, weź ten. Pięknie. Weź teraz ten. Po pierwsze, zróbmy obiad. Jednego kanibala trochę pokroimy. Po pierwsze, obiad muszę zrobić, a drugiego wrzucimy po prostu ten. Boże, co za debil! Miałeś ciało podnieść. Nie, no nie wierzę.
Ej, gościu się pije. Ej, gościu zamiast podnieść ciało pije wodę, jest upośledzony. No nie złego, tam masz ciała. Bohatera. Ej, no nie mogę ciała podnieść. Chciał pomocy, no mój gościu nie chce pić wody! Chcę podnieść tego gnoja! No nareszcie. Nie no, napił się, nie no. Nie, naprawdę, są pośledzony. No dobrodziej. Mówiłem, no, nie, nie jest. Podnieś to ciało, bo się zaraz denerwuje! Mój bohater jest wyśniadany, ja jestem mega głodny! Czekaj, wrzucę się. Ej, co się pije? Ej, co się stało? Ja nie waszy, gdzie jestem, mój bohater tylko pije! Czekaj, pokaż, nie, ty gdzieś, gdzie, ale podniosłeś to! Udało się, ale chyba 3 lata spędziłem. Vladi, wyluzuj się, masz tu piłeczkę? Nie, ja mam ten. Ajajaj. Najgorzej. Ja muszę zjeść tego kanibala żywcem. Ajajaj, no to nieźle. No, ja muszę szybko coś zjeść, bo zaraz wymięknę po prostu. A to zjem twoje mięso. Jedz, jedz sobie, zjedz. Nie wierzę, on pije mi wodę z ogniska. Kurde, no nie wierzę, on jest... Ej, ja mam jakiś błąd generalnie, bo gościu... Naprawdę, on pije mi wodę z ogniska. Nie, jest ten... Nie wiem, co mam zrobić. I ja nie mogę nic zjeść, bo gościu mi ogni ten... Łapiesz? Chyba nie będzie innej opcji. Będziemy musieli wrócić, zapisać grę i zrestartować. Ej, nie wiem. To wygląda! Z ogniska wodę piję. Czekaj, a jakbym... Czekaj, to zrobimy tak. Na razie to zrobimy tak, że dam ci batonika na tacy. Znaczy, jednego miałem batonika, ale generalnie... Masz. No kurde. Hej, możesz wziąć? Możesz wziąć. No to zjeść sobie batonika. Ej, no chciałem zjeść mięso. No, no nie wiesz, no im piję mi wodę. Jak to wygląda, nie wiesz? Mój gość jest upośledzony, naprawdę. No i zepsuł grę, no bo to zepsuł. Za dobrze się grało, musiał zepsuć. No i piję, co nie? No nie, no nie wierzę, no upośledzony jest. Co za debil, no. No nie, po prostu masakra jakaś. Dobra, zjem za ciebie. Na zdrowie. No nie. Dobra, szybko, dawaj tu szałas. Muszę się zdrzemnąć. Dobra, a masz patyki? Bo jak nie masz patyków, to trochę lipa, bo ja nie mam wystarczająco patyków, żeby szałas postawić. Mam jakieś patyki. Mam 8 patyków, starczy? A, no to powinno starczyć. Dobra, cyk. Czekaj, może tutaj, o. Myk, podwodny szałas, idealnie. Dobra, starczy. Myk. Dobra. Zapiszę grę na początku. I teraz weźmy się, zdrzemnijmy. Zdrzemnij się ze mną. No. Już. Śpiły. Może co? Jak się rano obudzę, to będę mógł normalnie. Śpimy? Mam jeden na... Nie poszedłeś spać. Poszedłem. Nie? Kurde, nie. No to dawaj. Jeszcze raz. O, teraz jest spanie. Może teraz mój gościej będzie pić, a jak będzie pić, to muszę się... Nie no, chyba... Poczekaj, spróbuję zjeść coś. Ja już nie mam mięsa tutaj. Jak? A, no to ci wrzucam tutaj, masz weź kotleta. Weź tu wrzuć. Masz kotleta. Weź, no nie wierzę, piję wodę nadal, jak ciało próbuję podnieść. Dobra, dupa, trzeba się wyrobić. Dobra, tym akcentem zakończymy dzisiejszy emocjonujący odcinek. Jak widzicie, było super. Elo.